O 256 osób wzrosła liczebność suwalczan w ciągu 2016 roku. Jeśli ubiegłoroczna tendencja się utrzyma, to za niespełna dwa lata będzie nas 70 tysięcy. Drugi rok z rzędu dane statystyczne wskazują na starzenie się społeczeństwa miasta. O ile w 2008 roku w suwałkach mieszkało ponad 21,5% osób w wieku przedprodukcyjnym, o tyle teraz odsetek ten spadł do 18,8%. A od 2008 roku o blisko 5% wzrosła liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Ta tendencja ma jednak szansę się odwrócić ze względu na dodatni przyrost naturalny o ile w 2014 roku według bilansu przybyło nam 70 obywateli, to w 2016 wynik ten wzrósł trzykrotnie. Ma to szczególny wymiar, gdy popatrzymy na statystykę wojewódzką. Tam od 6 lat dane niezmiennie wskazują na ujemny przyrost naturalny. W suwałkach po raz pierwszy od 9 lat mamy dodatnie saldo migracji. O ile w 2010 roku wyniosło 253 osoby, to w 2016 był na plusie o dodatkowe 29 osób. Największa liczba suwalczan opuszczająca suwałki wyprowadza się już nie za granicę, ale do ościennych gmin. Według diagnozy ratusza są to zamożniejsi mieszkańcy, którzy wybudowali. Domy jednorodzinne poza granicami miasta i tam się osiedlili. Dla demografii niezwykle istotny jest stan zdrowia obywateli. Suwalczan najczęściej dotykają schorzenia układu krążenia, a wśród nich choroba nadciśnieniowa. Choroby układu mięśniowo-kostnego to druga co do częstotliwości występowania zdrowotna zmora suwalczan. Często chorujemy też na przewlekłe choroby układu trawiennego, schorzenia tarczycy i cukrzycę. Niestety o niemal 60% wzrosła w ciągu roku zachorowalność na gruźlicę. Młodszym obywatelom miasta najczęściej dokuczają alergie i skoliozy. Niestety dotyka też ich otyłość. Do raportu z pewnością będziemy jeszcze wracać.